Dzień dobry Państwu, witamy Was z Krakowa. Zakończyliśmy dzisiaj konferencję. Moim gościem jest Adam Wojtas z firmy VIP Security System. Adam jest naszym klientem. Chcieliśmy z nim zamienić kilka słów na temat tej konferencji i na temat tematyki. Adam, jak Ci się podoba? No ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Druga edycja tego rodzaju imprezy. No myślę, że najlepszą odpowiedzią jest to, że w tym drugim cyklu uczestniczy oprócz mojej skromnej osoby również nasz dział techniczny oraz osoby z marketingu. Także jest to miejsce, w którym naprawdę czerpiemy doświadczenia. Ja wychodzę z założenia, że nie stać mnie na to, żebym tu sam przyjechał. Wziąłem mocne wsparcie, żeby po prostu ta wiedza jakby była wykorzystywana dalej u nas w firmie. Powiedz, czy ta właśnie wiedza, czy ta tematyka, czy on, rozumiem, jest atrakcyjna w takim razie, skoro tak przyjeżdżacie drugi rok w takim mocnym składzie? To znaczy, odpowiada to na Wasze potrzeby. To znaczy my od 2 lat podjęliśmy już taką decyzję, że wchodzimy w te nowoczesne technologie. To się wpisuje jakby w filozofię naszej firmy. Tak naprawdę w tym roku wprowadziliśmy taki innowacyjny produkt. Pierwszy w Polsce mobilny wpłatomat. Wraz z partnerem z sektora bankowego. Jest to pojazd również zintegrowany z SafeStarem, więc tutaj też bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie. Tutaj jakby pod względem bezpieczeństwa, komfortu oraz redukcji kosztów dla naszych klientów jest to istotna kwestia. Byłeś tutaj na naszej konferencji świadkiem premiery aplikacji mobilnej SafeStar Go. My staraliśmy się, aby zaprezentować, czym to tak naprawdę aplikacja różni się od innych aplikacji. Czy widzisz te różnice, czy jakby ten przekaz był? To znaczy ja widzę jedną podstawową i różnicę, którą jakby wyróżnia SafeStar Go, czy produkt, który Państwo oferujecie dla nas, dla partnerów. Ponieważ tych aplikacji, powiedzmy, na rynku jest sporo. Są lepsze lub gorsze rozwiązania. Natomiast każda aplikacja jest w jakiś sposób spersonalizowana na danego producenta. No, nam bardzo odpowiada to, że dajecie nam tą możliwość, że jesteśmy partnerem w tym przedsięwzięciu, że tak naprawdę ten klient końcowy identyfikuje tą usługę z naszą firmą. Jest to jakby odpowiedź taka, inwestycja w tego typu aplikacje i w rozwiązania, które integrują te wszystkie systemy, są dosyć kosztowne, zwłaszcza dla firm, które nie mają ogólnopolskiego potencjału, tak, na rynku. No, ja dzisiaj zaznaczałem, zresztą w Rzeszowie też, że nasza firma, czy SafeStar, doszedł do takiego etapu, że my już właściwie nie wyścigujemy się w funkcjonalnościach samego systemu. Tam jest tego naprawdę bardzo dużo i myślę, że robimy oczywiście drobne rzeczy, ale to nie jest już coś, że czegoś brakuje w tym systemie. No i w związku z tym w tym roku zaprezentowaliśmy zupełnie coś nowego. Zaprezentowaliśmy akcję marketingową, która ma za zadanie wspierać klientów SafeStara. Jesteście członkiem, jakby beneficjentem tej akcji. Tak. I tak na gorąco, jak oceniasz to? Generalnie, tak jak wspominałem, to, że jesteśmy beneficjentem, a tak naprawdę tym końcowym odbiorcą jest nasz klient, który docenia to wszystko, że w jednym miejscu może mieć zintegrowane systemy, czy to system wizyjny, czy alarmowy, czy w jakimś innym stopniu. Jest to tak naprawdę bardzo duża korzyść. Tak naprawdę te wszystkie kwestie techniczne, o których tutaj wspominałeś, końcowego klienta tak do końca nie interesuje pod względem takim formalnym. On ma otrzymać łatwy, prosty produkt w obsłudze, który generalnie wyróżnia nas na rynku i który powoduje to, że w jednym miejscu może sobie zintegrować kilka systemów, w prosty sposób obsłużyć. No, ta prostota i ta definicja, to założenie, które Państwa firma nam zaproponowała, to jest bardzo, bardzo elastyczny produkt, który nam bardzo odpowiada. No, to się bardzo cieszę z takiej opinii, to dla bardzo miło. Tu wiele ludzi
Wiele osób u nas w firmie na tym ciężko pracowało, więc to też i dla nich jest bardzo miłe. Rozmawialiśmy też dużo, bo właściwie w każdej z tych prezentacji technicznych była jakaś wzmianka o cyberbezpieczeństwie. Na końcu był wykład o cyberbezpieczeństwie i ogólnie o bezpieczeństwie danych w monitoringu. No ja starałem się troszkę poruszyć tłum, tudzież spowodować szybsze bicie serca. Czy biło ci szybciej serce na tej prezentacji? To znaczy, ja sobie przypomniałem kilka takich sytuacji. Powiem szczerze, w zeszłym roku mieliśmy taką historię, że zadzwoniliśmy do dwóch firm, podaliśmy im link po prostu, żeby sobie obejrzeli, co się u nich w firmie dzieje, ponieważ okazało się, że są udostępnieni gdzieś tam na serwerze chińskim i po prostu no, ta świadomość wśród naszych klientów, ale także firm, które jakby prowadzą jakikolwiek biznes, rośnie. No, przepisy RODO, które jakby tak zostały wprowadzone w tym roku, no też jakby wywarły pewną świadomość w każdej firmie na różnym poziomie. Być może to były procedury takie podstawowe, nie wiem, zachowania tego czystego biurka, czy wprowadzenia jakichś podstawowych procedur w firmie. Ale coś się zaczęło dziać, zaczęła się dyskusja w tym kierunku w Polsce, więc to też jakby jest obszar, w którym, nie ukrywam, kontrahenci zwracali się również do nas o jakąś poradę, no bo każdy system bezpieczeństwa, czy to monitoring wizyjny, alarmowy, czy mechaniczne zabezpieczenie, ono podnosi ten system bezpieczeństwa i tutaj jakby firmy ochrony tak naprawdę powinny zacząć od siebie, a z tym też różnie bywa. Natomiast gwarantując bezpieczeństwo naszym klientom, musimy zacząć od siebie i tutaj tą politykę również w naszym zakresie przejrzeć. No tak, w poniedziałek w Rzeszowie prezes Polskiej Izby Ochrony Marcin Pyslik właśnie dokładnie to powiedział, że chcąc oferować bezpieczeństwo, musimy być bezpieczni. Ja to też skomentowałem w ten sposób, że tu nie ma takiego oczekiwania, żeby agencje ochrony dostarczały komercyjnie bezpieczeństwo IT, tak. Bo to jest zupełnie inny obszar, ale powinniśmy elementarne rzeczy, myślę, sobie zapewnić. Posłuchaj, na naszej konferencji było dwóch partnerów takich technicznych, firma EBS i firma Novatel. Przysłuchiwałeś się tym prezentacjom. Powiedz mi, no, podobało się? Co możesz powiedzieć? To znaczy, powiem tak, podobało się. To są firmy, z którymi gdzieś tam mamy po drodze, z którymi gdzieś współpracujemy. Jeżeli chodzi o firmę EBS, która promuje te bezprzewodowe systemy alarmowe, de facto jest to kierunek, w którym zmierza cała branża, bo tak naprawdę dzisiaj koszt instalatora, instalacji, wykonania tej instalacji w tych podstawowych obiektach, czy średniego, czy małego biznesu, no jednak będą się docelowo opierać na tych rozwiązaniach bezprzewodowych. Natomiast jeżeli chodzi o temat nagłośnienia, jest to temat bardzo mocno zintegrowany właśnie z tymi systemami nadzoru wideo, gdzie możemy mieć bezpośrednią komunikację. Jako VIP Security uruchomiliśmy taki zintegrowany system w mieście Muszyna, gdzie jest tam bardzo duża przestrzeń, w której poruszają się turyści, w której są ogromne przestrzenie wypoczynku i tutaj jakby taka bezpośrednia komunikacja z osobami, które jakby próbują zachować się niewłaściwie lub nawet ostrzegawczo sprawdzamy, czy dana osoba nie za słaba, czy inne tego typu historie, gdzie nie jest za każdym razem jakby konieczność wysyłania patrolu interwencyjnego, tylko jakby takiej interakcji, to jest jakby wskazane i te systemy na pewno będą wykorzystywane, systemy bezprzewodowe w systemach alarmowych. Myślę, że tak naprawdę ewoluowały przez ileś tam lat, bo tak naprawdę ten początkowy etap był różny i tutaj jakby te systemy nie zawsze nam się sprawdzały i też wielu instalatorów odeszło od tych systemów bezprzewodowych. Natomiast myślę, że to jest droga, w której jakby no jest jedyny cel, że te systemy bezprzewodowe i integrowalne będą wykorzystywane w naszej branży. No tak, tutaj EBS dotychczas był liderem w zakresie nadajników do monitoringu. Dokładnie. Natomiast teraz no to know-how zaczyna używać w centralach i powiem szczerze, no coraz lepiej mu to daje wychodzi. Radę. Tak, także tu gratulujemy i dziękujemy też EBS-owi za udział w tej konferencji. No jeśli chodzi o Novatel,
To są produkty, które można powiedzieć niszowe, ale to są produkty najwyższej półki, najwyższej próby. To są rzeczy, które można zainstalować wszędzie, jeśli chodzi o tuby i domofony. Nawet w specjalnych jakichś warunkach typu kopalnie, typu szpitale. Także staramy się tutaj, aby ci nasi partnerzy też Wam uzupełniali no, po prostu ofertę. Ofertę, tak. Zwłaszcza, że to są stabilni partnerzy, którzy proponują te produkty na odpowiednim poziomie, tak? Tak, to zgadza się. Dobrze, Adam, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję również. Do zobaczenia za rok. Znaczy, do zobaczenia w ogóle tak. Na co dzień, że tak powiem. Ale pracy. Za rok myślę, że będziemy w podobnym składzie. Dziękujemy Wam bardzo. Chcę tylko powiedzieć, że widzimy się w piątek we Wrocławiu, także nas nie opuszczajcie, śledźcie naszego Facebooka. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami i korzystacie z tych nowych elektronicznych mediów. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję.